Prawda, że wykorzystujemy jedynie 10% naszego mózgu. Choć przyglądając się niektórym, można mieć wątpliwości. Wykorzystywany jest w 100%, ale nie zawsze właściwie. Wiedząc więcej o mózgu, można właściwie nim zarządzać. Wyjmijcie ołówki, papier, zapaszcie herbaty i zapnijcie pasy, bo dzisiaj o mózgu. Jedziemy z tym majdanem. Okazuje się, że nie mamy jednego mózgu, tylko dwa. Jelita bywają nazywane drugim mózgiem, bo występujące w jelitach neurony wytwarzają sporo neuroprzekaźników. Układ pokarmowy ma od 100 milionów do 500 milionów neuronów jelitowych. Najtłustszy organ w ciele, wielkości małego kalafiora, a 80% to woda. Galaretowata konsystencja podobna do tofu. Po wycięciu kawałka reszta wypełnia pustkę. Można wyciąć połowę bez ryzyka utraty osobowości czy pamięci. Nie odczuwa bólu. Potrafi interpretować sygnały, że coś boli, ale sam ich nie odczuwa. Generuje 23 waty mocy, czyli tyle, by zasilić żarówkę. Przetwarza informacje z prędkością 430 km na godzinę. Wrogiem mózgu jest odwodnienie. Obniża zdolność koncentracji, pamięci czy poznania. 1/3 mózgu zajmuje się przetwarzaniem bodźców wzrokowych. Zapach czekolady zwiększają fale mózgowe, wyzwalające odprężenie. Aby się chronić przed wstrząsami, mózg wytwarza co dnia pół filiżanki płynu, dzięki czemu unosi się w płynie mózgowo-rdzeniowym. A oprócz czaszki, mózg otaczają opony mózgowo-rdzeniowe, czyli twarda pajęczyna. Nie potrafi się skupić na dwóch rzeczach naraz, ale kontroluje ruch, myślenie, mowę i uczy. 90% decyzji podejmujemy podświadomie. Zawiera 2000 terabajtów danych. Składa się w 50% z tłuszczu. Największym na świecie jest mózg kaszalota. Ten waży 8 kg. Nasz jest lżejszy. Od naszej ważącej około 2,5 kg wątroby. Mózg waży 1,5 kg. Stanowi 2% masy naszego ciała. Zużywa za to 20% energii produkowanej w ciele. Tak jak zabawka dziecka działa na baterię, tak nasz mózg działa dzięki wodzie i glukozie, a głównie bazując na tlenie. Regularnie należy go dostarczać aktywnością fizyczną i częstym otwieraniem okien. Wbrew pozorom mózg najlepiej pracuje, kiedy człowiek jest zmęczony. Mózg nie potrafi odfiltrować wielu czynników rozpraszających i potrafi lepiej się skupić. Dla funkcjonowania mózgu ważne są również drzemki, które pozytywnie wpływają na wydajność. Jeśli zobaczysz coś w czasie 12 milisekund, mózg jest w stanie to przetworzyć. 1/4 cholesterolu w ciele jest w mózgu. Stanowi integralną część każdej komórki. Do mózgu dociera jakieś 20% tlenu krążącego w naszym ciele. 5-minutowy jego brak wystarczy, by doprowadzić do poważnych uszkodzeń mózgu. Neurony tworzymy całe życie w procesie neurogenezy. Istnieje aż 10 tysięcy różnych typów, a to ile ich posiadamy, zależy wyłącznie od nas. Im więcej się ćwiczy mózg, tym więcej ich powstaje. Mamy do dyspozycji najpotężniejszy komputer, jaki ewolucja mogła nam zafundować. 86 miliardów neuronów, gdzie każdy tworzyć potrafi do 10 tysięcy połączeń. Najważniejsze są jednak synapsy, czyli połączenia między neuronami. Daje to 1 000 000 000 000 połączeń, czyli 1 biliard. Neurony, choć mają 0,1 milimetra średnicy, tak potrafią osiągać niesamowitą długość, niekiedy i kilku metrów. W ciągu sekundy zachodzi 100 tysięcy reakcji chemicznych. Do naszego mózgu w ciągu zaledwie sekundy dociera około 100 megabajtów informacji. Pracowitość mózgu jest niedoceniana. Potrafi w ciągu dnia wyprodukować od 50 tysięcy do 70 tysięcy myśli. Brak właściwej ilości snu powoduje gromadzenie się białek. Te stanowią podstawy do rozwoju Alzheimera. A żeby przeciwdziałać Alzheimerowi, wystarczy zapewnić bardziej regularny przepływ w krwi do mózgu. Dzięki aktywności fizycznej można opóźnić chorobę o 30%. Stymulowane neurony wytwarzają impulsy elektryczne, przemieszczające się z komórki do komórki. Przerwanie tego może wywołać napad padaczki. Największym fenomenem ludzkiego mózgu to jego plastyczność, ale na czym ona polega?
Plastyczność ludzkiego mózgu to nie kwestia konsystencji, a raczej jego możliwości adaptacyjnych. Naukowcy już dawno zaszufladkowali poszczególne rejony mózgu, jeśli chodzi o ich odpowiedzialność za konkretne funkcje. Okazuje się, że jeśli dochodzi do urazu czy występuje jakaś wada wrodzona, to mózg, kolokwialnie mówiąc, bierze sprawy we własne ręce i przesuwa daną funkcjonalność do innego, zdrowszego regionu. Naukowcy nie do końca wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Tak jak my możemy się dziwić, dlaczego w szkole, pracy czy w rodzinie ktoś myśli czy działa nieracjonalnie. Okazuje się, że jest prawie 200 przebadanych zaburzeń i zniekształceń poznawczych, które wywołują nieracjonalne postępowanie. Mamy pień mózgu, który kontroluje funkcje automatyczne, czyli ciśnienie krwi, bicie serca, ruchy mimowolne czy trawienie. Mamy móżdżek, który kontroluje postawę oraz ruchy człowieka. Mamy podwzgórze i przysadkę mózgową, które odpowiadają za emocje i funkcje poznawcze. No i jest mózg, który ma za zadanie integrować wszystkie te funkcje, analizować i wysyłać adekwatne do sytuacji odpowiedzi. I nie zapominajmy o rdzeniu kręgowym, autostradzie komunikacyjnej łączącej to, co mamy w głowie, z resztą ciała. W mózgu są dwie struktury. Większą część tworzy istota biała. Tu są wypustki nerwów, po której podróżują impulsy nerwowe. Substancja szara zawiera ciała komórek nerwowych i zajmuje się przetwarzaniem informacji. Pośród gąszczu neuronów znajdziemy komórki glejowe zaopatrujące neurony w tlen i energię, a także spaja neurony ze sobą. Jeden ich szczególny rodzaj, astrocyty, pomagają w myśleniu. Nic się w mózgu bez nich nie dzieje. Tylko cała wiedza o mózgu nie była znana od zawsze. W historii podejrzewano, że mózg może być odpowiedzialny za wszystko, co odczuwamy, ale były to jedynie podejrzenia. Sprawa zaczęła nabierać rumieńców w 1873. Kiedy włoski lekarz patolog Camillo Golgi przy pomocy potasu i srebra zobaczył budowę neuronu. Z jego badań potem skorzystał hiszpański neuroanatom Santiago Ramone Cajal. Sformułował doktrynę neuronów, udowodnił, że komórki komunikują się między sobą dzięki specjalnym wypustkom, aksonom i dendrytom. W 1906 obaj panowie otrzymują Nagrodę Nobla. Według szacunków jakieś 70% naszych myśli jest związanych z samokrytyką, pesymizmem czy naszymi obawami. Introwertycy mają więcej substancji szarej. Ekstrawertycy mają bardziej aktywne dopaminowe sieci nagrody. Przez ostatnie 20 tysięcy lat nasze mózgi się skurczyły o objętość piłki do tenisa. Nastoletni mózg nie jest w pełni ukształtowany. Rozwój mózgu postępuje od tylnej części do przodu. Kształtuje się do 25 roku życia. Stąd dopiero w tym wieku jest szansa na skuteczne planowanie i rozumowanie. Widzę wszystkich rodziców kiwających teraz głowami. A, to dlatego! Mózg daje się łatwo oszukać. Emocje mają duży wpływ na to, jakie mamy wspomnienia. Nawet dobrze zapamiętane wydarzenia są modyfikowane zgodnie z naszym obecnym stanem emocjonalnym. Policja wie, że świadkowie potrafią z dokładnością w około 50% przytoczyć, co się wydarzyło, bo mózgowi trudno zapamiętywać traumatyczne wydarzenia. Łatwość oszukiwania mózgu jest przerażająca. Polega na powtarzaniu tej samej sentencji codziennie i już po miesiącu można być święcie przekonanym, że się jest pracowitym, bystrym i wygadanym kosmitą. Nawet jeśli nie jesteśmy do tego przekonani, to po miesiącu powtarzania będziemy święcie przekonani, że tak właśnie jest. Kobiecy mózg jest lżejszy od męskiego o 150 gramów, ale ma gęstszą siatkę neuronów, a im gęstsza, tym większą się dysponuje empatią. Paniom pracuje lepiej, starzeje się wolniej i zużywa mniej energii. Dzięki mózgowi panowie mają lepszą orientację przestrzenną i są lepsi w logicznym myśleniu. Paniom za to kłopotów nie sprawia przyswajanie języków obcych czy wykonywanie czynności manualnych. Wielkość mózgu nie determinuje wyższej inteligencji. U neandertalczyków mózg był większy o 10%, a mózg Einsteina był o 10% lżejszy od statystycznej średniej. Na wczesnym etapie ciąży neurony rozwijają się z prędkością 250 tysięcy sztuk na minutę. Co ciekawe, połowa genów odpowiada za strukturę mózgu, a druga połowa genów za pozostałe 98% ciała.
Mózg uwielbia muzykę. Ta pobudza szare komórki, zwiększa wydzielanie dopaminy, czyli poprawia nam nastrój, poprawia też koncentrację i pamięć. Okazuje się też, że muzyka wyzwala aktywność w tej części mózgu, która uwalnia dopaminę w czasie seksu czy jedzenia. Dbanie o mózg oznacza trzy rzeczy. Po pierwsze, przyjmowanie witaminy B12, E i kwasów omega-3. Po drugie, unikać używek, alkoholu, fast foodów i słodkich kalorycznych napojów. Po trzecie, zapewniać mózgowi wypoczynek. Zdrowy mózg to wypoczęty mózg, a wypoczęty to taki, który jest odżywiany regularnie, w równych odstępach czasu i dobrze nie jeść później niż 3 godziny przed snem. Według badań osoby, które nie spożywają jedzenia nafaszerowanego sztucznymi barwnikami czy konserwantami, mają o 14% lepsze wyniki w testach IQ. Powinno się jadać tłuste ryby, takie jak łosoś, a do tego do jadłospisu dodać jagody, jajka, orzechy, zielone warzywa liściaste, pełnowartościowe pieczywo, gorzką czekoladę, kawę czy też kapustę. Żeby dobrze i szybko zregenerować mózg, ważne są aktywność fizyczna, zdrowa i pełnowartościowa dieta, odrzucenie tego, co nam szkodzi, ważny też jest zdrowy rozsądek, czyli nie branie na siebie więcej niż się da udźwignąć. Nadmierna eksploatacja doprowadzi do obniżenia sprawności naszego mózgu. Trzeba wprowadzić też drzemki, wystarczą 15-minutowe, a jak się nie da, przynajmniej na 10 minut, zamknąć oczy i odpocząć od tego świata. Żeby mózg lepiej funkcjonował, wystarczą nauka, samorozwój i medytacja. A to, co do tego jest potrzebne, jest w zasięgu ręki. W sieci jest mnóstwo ćwiczeń. Wystarczy dużo czytać, poszukiwać wiedzy, pragnąć jej, poszukiwać nowości i poznawać świat. Brzmi jak zachęta do zasubskrybowania tego kanału. A jeszcze na koniec warto poznać moc uśmiechu. Kiedy patrzymy na uśmiechającą się osobę, nasz mózg produkuje endorfiny, dopaminę i serotoninę, czyli tak zwane hormony szczęścia. Dzieje się to mimowolnie i nawet wówczas, gdy uśmiech jest udawany. Może przerażać, ale całe to myślenie to nic innego jak tylko elektryczność i chemia. Ale cóż, takie życie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.